No i zostajemy przy klimacie artystycznym. Wow, drogie panie, proszę szybko wsiadać, żebyście mi się nie przeziębiły. Witam serdecznie. Dzień dobry, już tak jesteśmy przeziębione. Pani Magdalena Łazarkiewicz, pani reżyser jest. Zaczynamy od tyłu. I Karolina Gruszka, aktorka, i dotykamy fajnej rzeczy. Kajtek Czarodziej, ale wiecie co, ja będę chciał mało wprowadzenia. Bo tak jak pożegnałem ostatniego gościa i powiedziałem, że... Tak, przepraszam, myślałem, że już jesteśmy. Ładny uśmiech i dobra energia. No trzeba jakoś sobie radzić w tę wietrzną pogodę. Ja jak się obudziłem o piątej, to miałem nadzieję, że słońce. Było słońce, było niebieskie niebo, naprawdę. Nie chcę za dużo mówić, wrzućmy trailerek, dobra? Wrzućmy. No to reżyserka... No to powiedzcie mi, o czym byście chcieli porozmawiać. O czarach, proszę pani, bo my tu mamy czarodzieja w klasie. Trzeba myśl połączyć z sercem. Ty też masz ten dar. Czarodziejską moc? Wiesz, że nie wierzę w czary. Nic mi nie masz do powiedzenia. Gdzieś ty się włóczył do tej pory. Bartkiewicz! Nie znam pana. Podziel się ze mną swoją tajemnicą. Oddaj mi aparat swojej matki. Oddaj mi swoją moc. Musisz sam zrozumieć, kim chcesz być. To niebezpieczna zabawka, nawet dla takiego czarodzieja jak ty. Chcę, żądam, rozkazuję. Wiesz, jak ci zazdrościłem? Czego? Że wszystko możesz. Jeżeli twoją magiczną moc przejmie ktoś, kto chce zapanować nad światem, to ta cudowna siła zmieni się w śmiercionośną broń. Nie możesz do tego dopuścić. Zaufaj mi. Drodzy państwo, na chwilę przed tym, jak pojawiliśmy się po raz kolejny w naszym mobilnym studiu, usłyszałem od pani reżyser: spokojnie, my tu jesteśmy od czarów, więc jak będzie się coś działo, to tylko improwizujemy. Wracamy raz jeszcze. Kajtek Czarodziej, film na motywach prozy Janusza Korczaka, ale ja będę chciał tak troszeczkę przewrotnie. Zrobiłyście, drogie panie, film o... pozytywnej energii, która tylko powinna być odpowiednio ukierunkowana. I nie jest to film tylko dla dzieci, dla młodzieży. Ja też mam 17-letnią córkę i czuję, że spokojnie mogę usiąść przed telewizorem, przed materiałem, pooglądać z nią ten film i żyję nadzieją, że będziemy mieli podobne wnioski. Pełna zgoda? No tak, tak. Troszkę idąc za myślą korczakowską, bo Korczak twierdził, że nie ma dzieci, są ludzie. To tak jakby trawestując tę myśl na grunt filmowy, to chciałabym powiedzieć, że uważam, że nie ma filmów dla dzieci, są filmy. I ten film jest dla widowni chyba dość szerokiej. My sobie tak żartujemy, że to jest film dla widzów od lat 7 do 107. I mam takie poczucie, że każdy może jakąś warstwę tego filmu odebrać. Na pewno dzieciaki, te młodsze, odbiorą tę taką sferę magiczno-baśniową. Natomiast starsi widzowie, idąc tak w górę, myślę, mogą poczuć, że to jest jakaś taka filozoficzna baśń o dojrzewaniu, a dla z kolei tych najstarszych to jest, może być taki nostalgiczny powrót do właśnie lektur dzieciństwa. Także wydaje mi się, że każdy tam
ma szansę znaleźć coś dla siebie. Ja jestem w połowie wycieczki między 7 a 107. Proszę. Ja chciałam coś tylko dodać koniecznie, bo usłyszałam, jak pan powiedział, że może usiąść z córką przed telewizorem i obejrzeć film. Tak, a tak, ja bym bardzo zachęcała do tego, by film wchodzić dzisiaj do kin, żeby jednak nie czekać, aż on się ukaże gdzieś tam na jakiejś platformie, tylko żeby pójść do tego kina. Dlaczego? Dlatego, że on wizualnie jest przepiękny i na tym wielkim ekranie to po prostu robi wrażenie. W 100% się zgadzam. Skrót myślowy, dziura intelektualna, jakaś taka depresja. Mogę zwalić trochę na godzinę. Tak, kino, ale nie będziecie mi może pewnie wierzyły. To jest środowisko naturalne. Lubię ten zapach, lubię te emocje, lubię tam być i mam na to świadków. Dobrze. Byłaś tym dobrym Belfrem. To może też być przykład właśnie dla Belfrów, że ten niegrzeczny, rozrabiający, z limem pod okiem, z fisiem na włosach, taką grzyweczką. Nie ukrywam, żebyśmy się troszkę inspirowali postacią ministra Czarnka przy tworzeniu tej... Miało być o filmie. Nie ma stand-upów rano w Onecie. Okej. No rzeczywiście jest taka wymarzona nauczycielka po prostu. Wymarzona, jak sobie ja myślę, mając córkę 11-letnią, jaką chciałabym, żeby ona miała nauczycielkę, to ja właśnie chciałabym, żeby miała taką, która z jednej strony ma pasję i tą pasją potrafi się podzielić i znaleźć taki język, który rzeczywiście trafia do uczniów. Po drugie, ma jakąś niezwykłą uważność na wrażliwość tych dzieci. Właśnie niezależnie od tego, czy to są te grzeczne, czy to są te, które mają jakąś większą energię w sobie. Te niegrzeczne są najlepsze. Ja po prostu próbuję do swojego obrazu dopasować ze szkoły. I chyba w ogóle nie dzieląca dzieci na grzeczne i niegrzeczne. To myślę, że od tego trzeba zacząć. No a po trzecie na pewno to, co wynika już z samej filozofii Korczaka, czyli to, że ona traktuje dzieci jak partnerów. No i też chyba taki fajny przykład, zwłaszcza dla dziewczynek, ale nie tylko, takiej kobiecej też niezależności, odwagi, takich wartości feministycznych w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale również idąc za słowami Kurczaka, świata nie można zostawić takim, jakim jest, bo to by było pójście na łatwiznę. No właśnie, staramy się taki przekaz tam jakby podkreślić, że człowiek ma na tym świecie, nie, jak wiemy, nie najlepszym ze światów podobno, do spełnienia jakąś misję i ta misja łączy się z takimi pozytywnymi wartościami w naszym przekazie, z wiernością wobec przyjaźni, miłością. To są takie wyświechtane pojęcia, ale wydaje mi się, że ważne, żeby o tym mówić, że tak naprawdę tylko one są w stanie uratować ten świat. Ja pójdę krok dalej, bo to jest moim zdaniem produkcja o supermocy, którą dzisiaj każdy dysponuje, o wyborach, bo będąc 10, 12, 14, 16-letnią osobą, gdzieś zaczynasz podejmować wybory i masz świadomość, że będą konsekwencje. Ja dzisiaj jak patrzę na social media, to mam wrażenie, że mają ogromną moc, tylko trzeba je odpowiednio wykorzystać. Tak. Za bardzo to skróciłem? No to oczywiście jest temat rzeka. Ja bardzo dużo myślę na ten temat, właśnie mając córkę, która wchodzi w ten wiek, kiedy te social media pewnie jakoś pojawią się w jej życiu, chociaż ona ma na przykład 11 lat. Ja widzę, że już bardzo dużo jej rówieśników w tych social mediach funkcjonuje bardzo mocno i moje zdanie na ten temat jest dosyć radykalne, bo ja uważam, że jednak dzieci do 13-14 roku życia po prostu w ogóle nie są na to gotowe, bo ta umiejętność krytycznego myślenia nie jest jeszcze na tyle mocno wykształcona, żeby móc jakoś się świadomie ustosunkować do tych social mediów. Poza tym ta ilość bodźców, które się dostaje, umysł dostaje, kiedy się scrolluje na ekranie w tych TikTokach i innych sieciach, no to moim zdaniem to jest za dużo na razie, nie mówiąc o tym, że niestety większość z nas rodziców nie jest świadoma tego, jakie treści dzieci oglądają w tych social mediach. W związku z czym no, tak naprawdę czasami jak ja sprawdzam, jak moja córka przynosi coś ze szkoły, sprawdzam sobie jakieś nazwiska potem w internecie, żeby wiedzieć, ja na początku nawet nie wiem, czy to są nazwiska, czy to są jakieś pojęcia, co to jest, żeby móc jej wytłumaczyć, żeby ona też wiedziała, co się dzieje, no to się okazuje, że ja na
natrafiam na treści, które dla mnie i dla mojej wrażliwości są czasami za mocne i takie, co ja bym wolałabym to, jak to się mówi, odwiedzieć. Ale ja... Ale co, się w to mogę wtrącić? Przepraszam. Ja tutaj tylko otwieram drzwi, panie przewodniczący. Bo dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby zrobić film, który jest całkowicie analogowy. Nasz bohater się porusza w świecie, w którym nie było jeszcze social mediów szczęśliwie i w związku z tym jesteśmy myślę, że widzowie mają szansę odetchnąć od tej właśnie, od tego natłoku informacji i skupić się na tym, co jest na obrazie, na pięknej obrazie, historii. Na pięknej historii, na opowieści o chłopcu, który postanawia uratować świat przy pomocy magii i towarzyszymy mu w tym procesie jakby dochodzenia do jakichś konkluzji, do jakichś właśnie do zdobycia takiej samoświadomości. Także wydaje mi się, że to jest, ten film jest też taką właśnie odtrutką troszkę przeciwko... A jednocześnie, tak kontynuując to, co mówi Magda powiedziała, film analogowy i rzeczywiście tak, a z drugiej strony ja na przykład byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, jak zobaczyłam film na premierze parę dni temu, że te efekty specjalne, które są, te czary, które, które są wrażenie. Na ekranie, że one są na jakimś super nowoczesnym poziomie. Więc rzeczywiście, jak ktoś też lubi tego rodzaju wizualne różne atrakcje, no to one są wspaniale zrobione, szapoba i wielki szacunek i dla Magdy, i dla twórców wszystkich, którzy się do tego przyczynili. No na szczęście już jest troszkę takich dobrych firm, które w Polsce, które robią te efekty specjalne. Nie trzeba jechać do Stanów, nie trzeba lecieć, na wyspy, żeby znaleźć jedynego specjalistę, do którego stoi się od 9 do 12 miesięcy w kolejce. No nie, już to jest właśnie w naszym zasięgu. Także myślę, że dorośliśmy już do robienia takich filmów. A jak się pracuje na planie z młodymi ludźmi? Bo to jest chyba coś zupełnie innego, jeżeli spotykacie się jako aktorzy, dorośli, gracie nieważne jaki film i nagle pojawia się młody człowiek, który jest na początku swojej drogi i chyba momentami trzeba się z nim obchodzić, może jak z jajkiem, to nie, ale emocjonalnie to jest zupełnie inny poziom niż wy, doświadczeni ludzie. No to jest bardzo wiele aspektów tego. W ogóle jest takie utarte stwierdzenie, że najtrudniej się gra z dziećmi i z zwierzętami, bo one mają w sobie tę naturalność i teraz aktorzy z doświadczeniem, z jakimiś swoimi przyzwyczajeniami muszą się jakoś w tym odnaleźć, żeby taką naturalność i spontaniczność, jaką mają dzieci, też w sobie, też tego pilnować. Natomiast ja myślę, że trochę to jest tak, że dzieci, no zwłaszcza no tutaj w tym naszym filmie naprawdę mieliśmy wspaniałą tę obsadę dziecięcą, taką super zaangażowaną i też dosyć profesjonalną, bo to były dzieci, które miały już doświadczenie wcześniej, w większości, nie wszystkie, ale to, co jest cudowne, to jest to, że oni mają taki power w sobie, taką energię, że jak jesteś z nimi, to właściwie wystarczy się tak otworzyć na tę energię, dać tak, żeby ona tak w ciebie weszła i potem już samo wszystko idzie. Nam trochę czasami właśnie tego super entuzjazmu czasami może trochę brakuje, czasami to nie jest tak po prostu już na pstryk, a oni to mają, im się tak chce, że to jest jakieś odświeżające po prostu. Tak odbierają to aktorzy, jak odbiera to reżyserka? Ja uwielbiam pracować z dziećmi i uważam, że staram się pracować tak samo jak z aktorami dorosłymi. Zresztą ci młodzi wykonawcy, bo właśnie nie chcę ich nazywać dziećmi. Młodzi ludzie. Tak, młodzi ludzie są, akurat zostali oczywiście bardzo poddani dużej selekcji wyborowi i to są ci najlepsi z najlepszych, ale też oni są bardzo świadomi, jakby już ukształtowani w jakimś sensie i z nimi się pracuje jak z dorosłymi aktorami. Nasz główny odtwórca głównej roli, Eryk Biedunkiewicz, młody aktor, on ma jakiś nadzwyczajny dar, talent od Pana Boga. Cały czas mówimy o magii, cały czas mówimy o czarach, więc nie mogłyście wybrać inaczej. Tak, i on po prostu
ma jakąś niesamowitą wrażliwość, ale też odporność psychiczną i fizyczną, bo jego postać jest obecna prawie w każdej scenie w tym filmie, więc on uczestniczył prawie w całym planie zdjęciowym naszym. No i to był wielki wysiłek. I taką myślę, że podołał, prawda? Tak, podołał temu wysiłkowi bardzo, wydaje mi się. Dobrze. Drogie panie, Kajtek Czarodziej, gorąco zapraszamy. Zapraszamy przed duży ekran. Tak. Do kina. Do kina. Mamę, tatę z dziećmi. I babcię. Z babcią. I dziadka. I dziadka też. I zapraszamy nauczyciela, który był bliżej pana ministra Czarnka. Dalej, który może zapomniał, czym jest ten zawód, żeby popatrzeć, jak wygląda pasja, tak? U takiej dobrej nauczycielki, jaką kreuje w tym filmie Karolina. Drodzy państwo, nie mamy wyjścia. Tak, zaczynamy, idziemy. Jeżeli mieliście plany, wyjrzeliście przez okno, zbiera się na deszcz, więc kino jest odpowiednim miejscem. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Niech to też będzie dziękujemy nie tylko bardzo magiczny dzień, ale i bardzo długi, magiczny okres. I nawzajem. Było bezpieczne? Było bezpiecznie. Czułaś, że wiem, gdzie jadę, tak? To znałem. Na początku było nerwy, tak spojrzałem. To był... Gościu, wiesz, gdzie jedziesz? Ale przecież to był zdalny samochód. Nie, ja go prowadziłem. Nie. Bardzo wam dziękuję. Naprawdę miłego dnia. Wszystkiego co najlepsze. Dziękujemy.